Przyjechaliśmy z CK do centrum miasta. Ponoć o 9:00 zamykają miasto, tak powiedział wujek. Jesteśmy właśnie w takim barze sportowym, można powiedzieć. A prezentuje się to tak. Każdy może oglądać to, co chce. Myślę, że bardzo fajne miejsce. Jak ktoś lubi sport, to jak najbardziej się może tu odnaleźć. Napić piwa i obejrzeć to, co chce. Nawet kelnerki mają takie stroje jak sędziny. Jest i CK. Remont trwa, a my dzisiaj wybieramy się do Sihanoukville, miejscowość nad morzem. Zresztą już można powiedzieć, że chińskie miasto. Podobno się trochę pozmieniało, bo wcześniej to było bardzo dużo budowli, teraz troszkę zbudowali ulic. Tutaj rodzinka się cała powoli szykuje. Przyjechał też pan kierowca od taksówki. Na ulicy, jak to pewnie w dzień. Cisza, spokój. Nie to co w nocy, bo w nocy, jak wiecie, jest tutaj Meksyk, najgorzej to jeżdżą i wszyscy trąbią, a niektórzy mają w tych półciężarówkach klaksony z dużych ciężarówek, także no jest to, i to robią, no nie wiem, z premedytacją po prostu, żeby wzbudzić tutaj wśród ludzi jakieś emocje, nie wiem, w każdym razie tak to bardzo często wygląda. Jak widzicie, remont trwa, tutaj ziomeczek malarz sobie już odpoczywa, jest i tutaj oczywiście akcent buddyjski. No a tutaj my taką taksóweczką będziemy jechać, nie wiem ile z kilometrów, myślę, że pewnie 2-3 godziny. No i sam jestem ciekawy Sihanoukville. W Sihanoukville byłem kiedyś, pamiętam pierwszym razem, jak byliśmy tylko to pół godziny przed zamknięciem banku ABA. Weszliśmy w 30 może osób i wszyscy zakładali konta w Kambodży, musieli pracownicy zostać aż z tego co pamiętam godzinę dłużej. Ponieważ no, troszkę to trwało, idzie też wujek CK. Tak, także pamiętam, że wtedy już był plac budowy. Kolejnymi razami jak byłem, to już było tylko gorzej i po prostu nie dało się tam funkcjonować. Ostatnio widziałem zdjęcia jakieś z Sihanoukville i całkiem przyzwoicie wyglądają ulice. No, budynki już wcześniej były no, milionowe inwestycje, także dodając do tego piękne ulice, jakieś parki, to wszystko jest nad morzem, może być z tego w przyszłości, a może nawet już jest całkiem ciekawe miasto. No przekonamy się zapewne, a wy zobaczycie to w dalszej części tego odcinka. CK. The girls look at me like never see. Like devil. White devil. Zatrzymaliśmy się przy drodze do Sihanoukville w jakiejś restauracji. Wygląda dosyć fajnie. No, khmerski styl. Khmerski powiedziałem. O, mamy i obraz. Stop. 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 Okej. Big fish. See, heavy. Nice. And you can, this is to, for yeah. Sale, yeah? All material, you see, all the material from motorbike or... Mm-hmm. Także wszystko są części z motocykli. Yeah, yeah, engine. Big engine. But very nice idea. Yeah, yes. Nice. Taki predator. No fajnie to pomyślane, to jest predator akurat z części, zobaczcie, ze świec.
nogi wyświetlające ze świec. A myślę, że prezentuje się super. Tu mamy jakieś inne jeszcze rzeczy. No, ktoś ma talent. Zobaczcie, jak wyglądają czołgi. Świece. A to z czego może być? A tu możecie zobaczyć, jakie alkohole są w restauracji dostępne. A to chyba całe butelki akurat można kupić. Zaraz wam pokażę jakieś ceny. Martini widzę $25. Zobaczymy taki szampan 15. A ile tu? 19,50 Red Label. Zajrzymy jeszcze z tyłu, jak się prezentuje tutaj restauracja. Tutaj mamy jakieś więcej miejsc siedzących. Widzę, że są przygotowani jednak na dosyć dużą liczbę klientów. Zobaczcie, tutaj mamy też stoliki w takim dosyć, w takiej fajnej scenerii. Mamy wszędzie te części, oczywiście silnikowe jest tutaj no, dosyć fajnie wykorzystane. Drugie życie, można powiedzieć. Myślę, że toalety są ważną częścią restauracji, życia w Kambodży, także czasami staram się wam to pokazywać, bo no, jak ktoś ma korzystać z wychodka, no to jednak jest to troszkę hardkorowe. A tutaj no, widzicie, wszystko jakieś pospawane, porobione, wszystko z jakichś elementów metalowych. No dobra, wchodzimy do środka. Pachnie mocno lemongrass. Nawet chyba mamy tutaj prawdziwe, zobaczcie, jakieś rośliny. A sama toaleta prezentuje się dosyć ciekawie. Mamy tutaj jakieś mapy też całej Kambodży. Jest i pomieszczenie dla inwalidów. Mamy też TripAdvisor. No, także naprawdę knajpa godna polecenia. Dostałem mój posiłek. Stinky fish? Yeah. Oh no! But not really stinky. You can eat, I know. No, but I'm here, yeah. But she don't like share with me. She don't like give me. Wow. Yes, także dostaliśmy, jak się dowiedziałem, właśnie zielami są Khmerzy, ale którzy spędzili dużo życia w Europie, także dlatego restauracja wygląda w ten sposób. Tym razem możecie zobaczyć góry. Jak się okazuje, to są te same, które widzimy od siebie z domu, ale tutaj widzimy je z drugiej strony, ponieważ droga do Sihanoukville, gdzie jedziemy, prowadzi właśnie po drugiej stronie tych gór. Mamy też no, spore zachmurzenie, no ale się prezentują bardzo fajnie. A jak są już góry, to też jest znak dla mnie, że zbliżamy się powoli do, no do wybrzeża, tak, w Kambodży. Też kiedyś tak patrzyłem, jakby sobie chciał coś porównać, no te góry, właśnie tutaj te Bokor Mountains porównywalne są do wyspy Pukok, tej wyspy, którą pokazywałem wam, która została odebrana Kambodży na rzecz Wietnamu. Ta wyspa jest też bardzo potężna, tam jest lotnisko, dosyć sporo ludzi ponoć mieszka, bardzo podobno ciekawie, chociaż jest dosyć syf, jak to też Wietnamczycy potrafią mieć. Mam nadzieję, że kiedyś tam pojadę na tą wyspę. Na razie do Wietnamu jest zakaz wjazdu, nie dostanie się wizy. No, a my jedziemy dalej do Sihanoukville. You hear me now? Dobrze. Interbyt.
miejscowości Srembel w prowincji Kokong. O, i kokosy już. Jest to miejscowość, której, tak naprawdę wioska, w której dom ma też mama Sikej. Jak się okazuje, jest teraz pusty, tutaj mieszka czasami tylko brat. Mama mówi, że jest podniszczony. No ale zobaczymy, zwiedzimy. Nie jest drewniany, nie jest blaszany. Wygląda całkiem fajnie. A tu mamy miejscowe też boisko do siatkówki. Jak widzicie, takie mamy boisko fajne. I want film. CK mówi, żeby nie filmować. No, ale mamy stoły do bilarda, jak widzicie. Jeden zniszczony. Drugi prezentuje się całkiem nieźle. Także na weekend można przyjechać. Ciekawe, że podobne to jest bardzo wszystko tak jak u nas w Kampocie, te miejscowości. Tam z tyłu gdzieś góry. Tak, to jakieś mamy pola ryżowe, pola trzciny cukrowej. Jest też widać po deszczu, to jest wszędzie błoto. On nawet tam ma antenę. My zajrzymy do środka. O, very nice. Nine, not very nice. Not clean, but nice. Yes. Because the last, nobody stay. Mm-hmm. And always storm. And yeah, a lot of water. Tutaj mamy takie ze ślubu. Can I speak something? Yeah, you can say. And one more thing that people in Cambodia, they cannot make the rooftop straight, like European rooftop. I ordered the straight, they don't know how to do this. O, i schody, łazieneczka. We can come live here if you want. Oh my god. Really, baby. What? We can come live here if you want. You're crazy. Really, I mean really. You know that I need work, I'm not... It's nice place sometimes to come... spend some time, yeah? Tak wyglądają pokoje. No, podłoga zrobiona z tej samej płyty, co u nas w salonie. No mega. Brudno, mega wilgotno. Fajnie zrobiony ten sufit, uważam. Ale bardzo zaniedbany wszystko. Your father? Idziemy się z CK przejść na jakiś rooftop. Poznałem przed chwilą też tatę CK. Nie pokazywałem go. Też to było dla mnie takie zaskoczenie. Bo nie byłem pewny, czy on akurat tutaj mieszka. Ale no, okazuje się, że tu mieszka, ale no jak widzicie, dom jest zaniedbany. Nie żyją ogólnie rodzinnie zbytnio, rodzina jest podzielona. No i piękny ten widok jest. Beautiful baby. Yeah. This It's is the really nice place to relax for the weekend. Yes. Yes. If you want, we can come here sometime. But with your friend, with your... If they have vaccine card. I'm sorry. I have to lie. I don't want to get in trouble. Okay. But I never have time here. Yeah. But very nice. Nice view on the village. Jak możecie się przyjrzeć tej wodzie, to akurat teraz nie widać, ale tam widać cały czas coś bąbluje. Jak się okazuje, tu za domem idzie taka właśnie, no w porze deszczowej tylko oczywiście, rzeczka.
I do nią aż ponoć można dopłynąć do samego morza. No powiem wam szczerze, że no, mi to się morda cieszy, petarda. Petarda miejsce. Sikej mówi, że tutaj możemy przyjeżdżać od czasu do czasu na weekend. Nie ma bardzo, tutaj mam wędkę, tylko wezmę, będę tutaj w tym rowie łapał. Ale się śmiała, że tylko osoby, które mają karty szczepień. Okej. Okay. My się już powoli zbieramy stąd, zostawiamy jednego z braci CK. Jak widzicie, mam boisko do siatkówki. CK idzie do mnie. No a tu jeszcze raz wam pokażę, zaczyna padać znowu. Tutaj między nogami mają troszkę w Holandii. Nie. Troszkę jak w Holandii, czyli można wszędzie dopłynąć sobie. Okej. Okay. Można sobie dopłynąć do morza, można dopłynąć w różne miejsca. Także fajnie się to prezentuje. Szybka toaleta, jedziemy dalej do Sihanouville. Samochód już czeka. A muszę zobaczyć, tu właściciel ma stację, taki domek. Jesteśmy gdzieś na jakiejś, no można powiedzieć, zadupiu. Toalety mocno oświetlone. A tutaj nie wiem, chyba jeszcze nic, ale wygląda się to ładnie. Tu jakiś też sklep, ale pusty, nic się nie dzieje. A tak wygląda droga do Sihanouville. Jesteśmy już przed miastem. Jak widzicie, jakiś rodzaj drogi ekspresowej. Trzy pasy ruchu. Są też jakieś takie. No ale to wygląda całkiem sympatycznie. Oświetlone. Zmienia się Kambodża bardzo szybko. Jak się okazało, droga Phnom Penh Sihanouville ma być gotowa. Oczywiście droga szybkiego ruchu. Ma być gotowa do 2023. Koszt przejazdu w jedną stronę to będzie $20. Czyli no nie każdy będzie mógł sobie to pozwolić. Oczywiście inwestycja chińska. Przyjechaliśmy sprawdzić tutaj taki hotel, domki. Widzę, że właściciel gada po rosyjsku. Także być może jest ze wschodu. I thought it's fake grass. It's real grass. No jest bardzo ciemno, ale o, widzicie, są takie domki, pokoje. Wygląda to całkiem spoko. Jesteśmy blisko plaży. A Sihanouville ogólnie bardzo drogie. Jak się okazało, osoba tutaj nadzorująca te budynki jest z Ukrainy. Może cały ten biznes jest ukraiński. Mam jakieś pole golfowe, nie za dużo widać. No ale też to jest bardzo ciekawe, że człowiek przyjeżdża w Kambodży i trafia na Ukraińca, zresztą mówiącego, co ciekawe, po polsku. Może jutro zamienię z nim kilka słów i zrobię jakiś mały wywiad. A tymczasem idziemy do samochodu, do recepcji się zarejestrować podobno. Tak wygląda pokój. No jest no, wieczór, także jest ciemno, ale co ciekawe, jest takie jakieś, nie wiem, półpiętro dosyć z niskim tutaj dachem. Jak w razie do góry jakaś jest drabina. O, także okej, okay. Są tam materace do spania. Jest tu jakaś taka, no takim zgiętym strzelbem można się tam dostać. Dospany spoko. Dojechaliśmy do rodziny i mamy takie przysmaki. And this? Fish. Cincia fish. Zwykle zaopiekowała się jakimś pieskiem. What you have, baby? Dog. Mamy takiego tutaj przeczka. Jak się okazuje, ciocia Siki zaopiekowała się nim. A przyszłym właścicielem byli Chińczycy, ale Chińczycy wyjechali i zostawili go tutaj samego. A muszę wam powiedzieć, że tutaj w Sihanouville w pewnym czasie było masa Chińczyków. No i duża część uciekła po tym, jak po raz kolejny zdelegalizowali hazard, kasyna.
Zaczął się też COVID, także dużo Chińczyków wyjechało. Nawet zostawiając, jak się ostatnio dowiedziałem, maszyny na placu budowy. A my jemy cały czas kolację. Ostrygi, kraby, krewetki, ryby. A tu na przykład mamy stinky fish, śmierdzącą rybę. No i oczywiście anchor. Staliśmy parasolki i idziemy na zwiedzanie. No niestety, ale jak widzicie, pora deszczowa. Wszystko pływa. No, domeczki, muszę wam powiedzieć, wydaje mi się, że na Kambodży to nie jest dobre rozwiązanie. W środku popękane ściany, dużo też plastiku. Wygląda to dosyć fajnie i może jeszcze wam pokażę. Wyjdziemy na chwilę, o, zobaczcie ile wody. Wyjdziemy do naszego domku, ale co ciekawe, w tym ośrodku jest właśnie lokalizacja, bo jesteśmy nad rzeką. Powiem wam szczerze, że byłem kilka razy tutaj w Sihanoukville, ale nad rzeką jeszcze nie byłem. A możecie zobaczyć, że widać, że jest stan raczej wysoko podniesiony. O, woda, bardzo wysoka woda. Nie wiem, na ile są przygotowani tutaj. No, ale no wiadomo, woda będzie żółta. A to ze względu na to, no, że tutaj jest taka ziemia, wiecie, czerwona. W momencie, kiedy podniesiona jest woda, no to ona jest po prostu brudna. Tak samo jak i w Polsce, zresztą przy podniesionych stanach woda też no, nie jest jakaś krystaliczna, a wręcz brudna. Ale widać, że koryto jest naprawdę no, dosyć szybko płynące. Ciekawy jestem, jak to wygląda w porze suchej, ale muszę wam powiedzieć, że samo miejsce, jakbym miał wędki i mógł teraz sobie tutaj rzucać, nie wiem, w Kambodży to chyba na kawałek węża albo kawałek mięsa, bo na pewno by coś się zahaczyło. Sika ją rozmyśla. Mama przyjechała, jest zadowolona. No, a woda wygląda niesamowicie. Jak dla mnie, mimo że jest podniesiony poziom, mimo że jest brudna, to samo miejsce jest super. I tutaj te domeczki. I have diamond. Maybe we should order before we come. Order what? Breakfast. Yeah. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, altanka. Takie krzesełka. O, i z tego co słyszałem kiedyś, o, ten taki gwizd, to są podobno cykady. Mam nadzieję, że nie gadam głupot, że to nie jakieś maszlenie, ale no tak, kiedyś byłem w dżungli, to te cykady były mocno słyszalne i ten dźwięk był taki podobny. Tam też fajna altanka, zobaczcie, nad wodą. Coś niesamowitego. O, tu przy nurcie jest jak najbardziej miejsce na rybkę. Muszę zacząć w Kambodży łapać ryby, bo zresztą niektórzy widzowie się tego domagają. Obiecuję, że na pewno to zrobię. Muszę tylko znaleźć jakiegoś kmera, który będzie chciał mi pokazać, na co biorą tutaj ryby, jakie metody stosują. Chociaż już widziałem, podglądałem, że dużo łapią z gruntu. Także na pewno jakąś przynętę, może jakąś krewetkę na haczyk i będzie można coś pomyśleć. Pokażę wam jeszcze pokój, tak na szybko. CK mama nas czeka, też ma sporo spraw do załatwienia. Jedziemy tam gdzieś na jakąś działkę. Jedziemy też prawdopodobnie do domu, który też tutaj w Sihanoukville, który też jest zalany. Logan? Logan. There? Yes. The big one? No, here, here. Okej, okay, także jak możecie zobaczyć, tutaj mamy drzewo Logana, czyli te takie owoce. One w środku mają dużą pestkę, ale są jak gdzieś jak winogron, takie słodziutkie. Bo to jest, this is young Logan, yes? Almost ready. Aha. No, tak jak mówiłem wczoraj, no to trochę dla nas Polaków, no, wiecie, no każdy
Polsce, gdzie nie pójdzie, może napotkać Ukraińców, chociaż ja już w Polsce w sumie od tego dużego napływu nie mieszkałem, ale no można tych Ukraińców spotkać wszędzie. Także nawet tutaj wczoraj się okazało, w momencie kiedy wynajmowaliśmy, o, zostawiliśmy otwarty pokój. Wynajmowaliśmy pokój, obsługiwało nas dwóch Ukraińców. Tak, właśnie CK mi przypomniała, w ogóle tutaj są, biegają króliki na tej posesji. No a wracając właśnie do tematu, to Ukraińcy nas tutaj obsługiwali. Pytałem się właśnie, czy to jest jakiś biznes ukraiński, oni powiedział mi, że nie. Zresztą mówił po polsku oczywiście. Powiedział, że to jest biznes tutaj jakichś chyba Kmerów. Oni tylko tutaj pracują. Ja może przy okazji zgaszę światło, jak będę wychodził. Tak, także tam są łóżka na górze. Jak widzicie, tu mamy taką drabinkę. Klimatyzacja fajnie działała w nocy. Niezbyt głośno. No, także wygląda tak pokój. Trochę wam wczoraj pokazywałem, ale niestety było już ciemno i późno. Jesteśmy na śniadaniu. Kot mnie atakuje. No, omleciki z serem, zupka, omleciki mama je i owoce też dostaliśmy do śniadania. Tam tak się prezentuje jeszcze miejsce, gdzie spędziliśmy noc. Zjadłem owoce wcześniej, to jeszcze wam pokażę, jak wyglądają w środku. Baby, what is the name? Pink May? Saumau. Saumau? Tak wygląda w środku. I to jest Logan, Ink May Logan. Plymin. Plymin? Okej. Means rich. Okej. Min. Także tak się prezentują. Wow, they build here some. Maybe they build shop or something. Or place to buy ticket. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself down, myself. Down.
Yes. Mình đấy, lời cái thứ hai ở ngoài khách lời đó. Anh bảo là thay vì tục spay hay dương rồi cái lãnh tại vì cầm rung em nó thử ấy. Nó múc không? Nó còn cái lãnh chó nó ấy. Chôm bật thuy à lên mà khang đi. Hả? Ừ, không phải chó nữa. Ừ, cái này không có bộ. Look, baby. They have water in the shop. No, here, no. You see? It's in my home. Oh, yeah. Here. You see already? Mm-hmm. No, never been here. Huh. Oh, my God. You see? Not good. Yes, a lot. A lot of water. Jewel. Mày đã lấy tủ sắp là cái? Jewel. Tủ sắp mong chắc hay nâng tủ sắp u vật ha. No, mama mówi, że właśnie to jest jej nieruchomość. I jest obecnie gdzie zalana. Inside is somebody? Somebody, yeah. For security, here. Security. You can rent security. Okay. Okay, important. He have a boat and sleep on there. And they have upstairs. Mm-hmm. Security, yeah. Here, casino. Oh, so they built them a road. Jak możecie zauważyć, i droga jest wyżej niż lokale, i to wysoko. I wszystkie lokale teraz pływają. No, ogólnie powiem wam szczerze, miasto wygląda jak do jakiegoś filmu katastroficznego, bo jest masę. Ostatnim razem jak byłem, to wszystko się budowało, a teraz wszystko stoi. I co ciekawe tutaj powiedział właśnie, to jest kierowca taki, można powiedzieć, że jest po rodzinie i powiedział, że głównie te wszystkie budowle w Sihanoukville służyły tylko do wyprania pieniędzy, otworzenia kont bankowych, tak, i no, w ogóle nie wyprania pieniędzy, a wiele tych budowli już jest opuszczonych i nikt tutaj raczej nigdy nie wróci. Lấy rưỡi của mình lấy trăng su và anh sẵn.